Fotoreporterom udało się przyłapać Katarzynę Cichopek i Marcina Hakiela podczas ich pierwszego spotkania po rozstaniu. Aktorka przyjechała na osiedle byłego partnera, aby odebrać dzieci. Przypomnijmy, że rozstanie aktorki i tancerza należy do najbardziej medialnych w polskim showbiznesie. Mimo że tę smutną wieść przekazali oni już kilka tygodni temu, to wciąż codziennie możemy znaleźć nowe informacje w tym temacie. Tym razem wyszły na jaw informacje dotyczące spotkania byłej pary oko w oko. Katarzyna Cichopek nie wypowiadała się krytycznie na temat swojego byłego partnera. W dniu odebrania swoich pociech, według doniesień Superekspresu, Katarzyna Cichopek zaparkowała pod śmietnikiem, aby nie rzucać się w oczy. Później Marcin Hakiel zszedł z pociechami na dół, a Katarzyna Cichopek nawet nie wchodziła do mieszkania. Na zdjęciach widzimy, że była para traktuje się raczej z dystansem i chłodem. Mimo to nie dochodzi między nimi do żadnych konfliktów. Dla obojgu bowiem najważniejsze jest dobro dzieci i zapewnienie im jak najlepszych warunków do dorastania. Ze względu na to dzielą się obowiązkami, a maluchy na zmianę odwiedzają rodziców. W jednej z rozmów z portalem Plotek Katarzyna Cichopek zdradziła: jestem też wdzięczna Marcinowi za to, że robi wszystko, żeby dzieciom było dobrze. To jest dla mnie najważniejsze, bo dzieci są dla mnie najważniejsze. To nie jest łatwy moment, ale mam też gigantyczne wsparcie ze strony swojej rodziny. Warto wspomnieć, że ostatnio dzieci Katarzyny i Marcina przebywały na wakacjach z tatą w Stanach Zjednoczonych. Jak myślicie, jakie atrakcje przygotowała dla nich Katarzyna po powrocie? Dajcie znać, czy śledzicie Katarzynę Cichopek i Marcina Hakiela oraz nie zapomnijcie przy tym o subskrypcji Świata Gwiazd, aby nie ominął Was żaden news.